Witam wszystkich, jestem Piotr. A tak oto lata się w stalkerze. Tak. Tak oto lata się w stalkerze. W tej chwili latam, proszę nawet otworzyć drzwi. Siema, Eniu. Lecimy. Nie wiem, gdzie lecę. Pewnie skończy się to dla mnie źle. Tym bardziej, że o, widać ziemię. Oh, fuck. To właśnie. A więc tak to się lata w stalkerze. Ja sobie wczytam tutaj. Wczytam sobie save. Wezmę sobie kawałek czekolady. I takim oto optymistycznym zdarzeniem rozpoczniemy grę Stalkera Lost Alpha. A więc jeszcze raz witam wszystkich i zapraszam do oglądania. Wszystko się nagrywa z tego, co widzę. Przeglądarkę sobie tylko wyłączę i już jestem. Tylko moment, zamknę sobie jeszcze drzwi w pokoju. Uno momento. Dobra. Dobra, dobra. A więc już jestem. Nagrywamy Stalkera. W tej chwili... Właśnie, zastanawiacie się, co ja tu robię, dlaczego nie ma mnie na wysypisku i tak dalej. Otóż, postanowiłem zakończyć już zwiedzanie i rozpocząć normalną grę, czyli śledzić fabułę. Włączę sobie tylko jeszcze stoper, że tak powiem, bo by się przydał. Tak więc zacząłem, postanowiłem rozpocząć... od nowa, znaczy od nowa, no dalej kontynuujemy fabułę po prostu. I byłem wcześniej w barze Storadów, gdzie oddałem dokumenty dla pana, już wam mówię, jak się pan nazywał. Pan się nazywał dokładnie Petrenko. Petrence oddałem dokumenty z laboratorium X18, a w tej chwili muszę znaleźć informacje ze starego PC i... o Jezus Maria! I później te informacje przynieść dla gościa z tamtej dziwnej frakcji. Coś zostawiłeś? Nie, nic nie zostawiłeś. Tak. Vales tak się nazywa, tak. Vales dokładnie. Więc w tej chwili idziemy z powrotem do laboratorium X18. Wiem, że tak latam w tą i z powrotem do tego do tej X18, no ale cóż, jak trzeba, to trzeba. A w tej chwili musiałem jednak samochód zostawić w tamtym miejscu, gdzie wcześniej, ponieważ jak mogliście zobaczyć na samym początku odcinka, próbując przejechać przez te anomalie, zostałem wyrzucony do stratosfery, pod czym po prostu spadłem, nie mając żadnych szans na uratowanie siebie i swojego dobytku. Tak, a w ogóle ktoś chodzi po korytarzu, mam nadzieję, że nikt mi tutaj nie wejdzie i jakby ewentualnie ktoś tutaj wszedł, to po prostu nie będę się chwilę odzywał i wyłączę mikrofon. A więc wezmę sobie czekoladę, sorry, ale będę pewnie ciamkał, czy jak tam ktoś woli. Jak na razie zbliżamy się, kurde, no nie rzucaj granatami! Złoczyńco, gdzie jesteś? Zabijamy tych monolitowców. No patrzcie. Był. Gdzie ma, no? Wredny ciadyga. Chodź tu. No chodź. Dobra, zapiszę sobie tylko na czwartym save'ie. Typ. Gdzież tu było? Dead City. Czy to on Dead City? No dobra, nieważne. Jakiś stary safe musiał to być. Ja w tej chwili wchodzę do... do bazy monolitowców, a może ja to zrobię trochę inaczej. To ominę, żeby jednak nie wdawać się w strzelaninę za późno. O kurde, będę teraz biegł jak królik na starych dach. Znowu rzucają granaty. Ej, dlaczego każdy we mnie rzuca granatami? Dobra, gdzieś tu było wejście. Dokładnie gdzieś tu. Jest, dobra. Tutaj powinno być w miarę czysto.
tutaj w którymś z odcinków, w którym wychodziłem właśnie z laboratorium X18, wyczyściłem tą okolicę, przynajmniej tak troszkę z grubsza, więc będę mógł się jako tako dostać do fak granat. Albo mi się wydawało. Będę mógł się chociaż jako tako dostać do laboratorium. Mam nadzieję, że wy coś widzicie, bo mnie akurat w tej chwili świeci monitor, świeci mi w monitor słońce. Prawie mi świeci słońce w monitor. No i co tu dużo mówić, nie jest to zbyt komfortowa gra, gdzie nie widzę praktycznie nic. A postanowiłem w tej chwili zrobić coś takiego, że jeżeli będę dawał radę, to będę w Stalkerze poruszał się tylko w dzień, po to, żebyście cokolwiek widzieli, bo jednak przemieszczanie się w nocy mija się kompletnie z celem. Dobra, coś tam wpadło, a my w tej chwili właśnie musimy zdobyć informacje z tego komputera. Tylko tak, mamy tu dwa komputery, no nie? Jeden jest tutaj. Dokładnie to jest ten komputer. I ja nie znam do niego hasła. Nie znam hasła, naprawdę nie znam tego kompa hasła. Chyba, że ono jest gdzieś zapisane. Ale wątpię w to. Tym bardziej, że tu wpiszę wszystko po rusku. A drugi komputer jest na dole i do niego można się... Jak do niego można było dojść? Na pewno nie tędy. Coś mi się wydaje, znaczy to się mogło aż na było do niego dojść jakoś ten, tylko tak, tam spadnę na dół, to ja nie chcę. Muszę to zrobić trochę inaczej. Muszę przejść tędy. Coś tu biega. A, to tylko ten mały szczur. Chodź tu, wredna paszczuro zwierza. Aha, nie wbiegniesz w ścianę. Dobra, jeden zabity. Zabiję szczura. Teraz mam pistolecik, więc mogę do nich strzelać. Jednak się pistolecik przydaje. Na początku miałem kompletnie nie korzystać z takiej małokalibrowej broni, ale jednak przydaje się. Dobra, a my chcemy zejść na dół. Tak a propos, tutaj biega gdzieś niby olbrzym. A on biega dokładnie w podziemiach, do których schodziliśmy po tej drabinie, która jest... Która jest o tam na dole. Dokładnie o tam. My oczywiście nie będziemy tam iść. Bo nie chcę tam iść. Jak na razie się zgubiłem. Komputer. Tam nie. Tam nie. Jezu, znowu muszę się wracać, no. Brawo. Nie muszę się wracać. Nie muszę się wracać. Nawet dobrze szedłem. Tak można powiedzieć. Tu da się przejść, nie. Dobrze byłem, dobrze wchodziłem. Dobre do dobrego pomieszczenia, ale nie, oczywiście musiałem się pomylić. Tyk, 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 to miniemy dziurko w ziemi z tą dziwną anomalią, tędy biegniemy, tędy, hopsa, turla i dropsa. Jeszcze niżej, nie ma tu burerów, bo tu któregoś razu burery były. Nie ma na szczęście. Teraz wchodzimy tu, po drabince na górę. I już jesteśmy praktycznie w tym miejscu, w którym stoi ten pecet. Trzeba się przygotować, bo... Słyszałem burera. No ale dobra, mniejsza z tym. Tak, idziemy tu na górę. A, co minęło was w poprzednim odcinku? W poprzednim odcinku... Znaczy w poprzednim... z tego co zrobiłem, jak nie nagrywałem, to ominął was tylko... Jeden ala przerywnik filmowy, w którym pewien gość bardzo dziwny postanowił napaść na bar. Na szczęście nikomu się nic nie stało. A ja właśnie w tej chwili pobiorę odpowiednie pliki. Tylko które to były? Tu. I nie mogę kliknąć. Fuck. No i dlaczego nie mogę tego kliknąć? Chcę download to PDA. I nie mogę. Zastanawiam się dlaczego. A może tego... Dobra. Tyk, nie, tyk, jest, dobra, super, że mogłem to zrobić 100 razy wcześniej, ale oczywiście byłem tak inteligentny, że się tego nie domyśliłem. Brawo, Jasiu, w ogóle mamy tutaj gdzieś burera, który zaczyna nam mieszać w mózgu i prawie przez niego nie trafiłem do wejścia, a my się stąd możemy po prostu w bardzo kulturalny sposób zrywać. Nie mamy tutaj już nic do roboty. A to jest w ogóle... Nie, tu nic nie ma.
Możemy się stąd po prostu zrywać. Gdzie jest wyjście na górę? Tędy. Do... A, tam zombie stoi. Jezu, myślałem, że to pijawka przez chwilę. Naprawdę, to była taka przerażająca perspektywa, że zaraz dopadnie mnie pijawka. Ale w sumie miałbym dubeltówkę, którą nawet teraz sobie wezmę. Znaczy dubeltówkę shotguna, którą sobie wezmę. Tak mi się już tutaj nie przyda, bo po prostu spadamy stąd. Nie mamy tu nic do roboty. Jezu, ten stalker tak szybko biega po tych schodach, że normalnie mistrzem świata jest. A więc zdobyliśmy odpowiednie informacje. I teraz spędzimy z powrotem do panów z Sinu. Oczywiście omijamy monolitowców, którzy kręcą się tutaj. I pędzimy co sił w nogach. Kurczę, szkoda, że nie zrobiłem. O, mam herbatę jeszcze. Jest. Dobra, trochę herbaty. Dla mnie. Bardzo się cieszę. Szkoda, że zimna. No ale cóż, nie można mieć wszystkiego. A my teraz stąd spadamy. Tak, tak po prostu. Coś tu jest w ogóle, ale to pewnie skrytka ta jest gdzieś nad nami. Teraz mogę sobie z powrotem oba kana wziąć, bo jak wyskoczą na mnie jacyś panowie świrzy, to mogę mieć przerąbane. Dobra, ale jak na razie wszystko jest w jak najlepszym porządku. Idziemy do Velesa. No idziemy, no niestety samochód musi zostać. Muszę pamiętać, że zostawiłem go w tym miejscu i żebym sobie później po niego wrócił. A jak na razie udajemy się do Darkscape'a. Coś tam jest. Tam coś się świeci. Sorry, ale muszę zobaczyć, co to jest. Aha. Pole anomalii i kot. Jeden kot. O, tam coś jest. Tam jest jakiś artefakt. Ja chcę go mieć. I tu jest jeszcze jeden artefakt. Uuu. Give me, give me, give me, give me. Tylko żeby nie było żadnych anomalii, muszę zapisać. Wszystko ładnie, piękne. Zdobyłem właśnie Stone Flower i Green Parasite. Tam jest jeszcze jeden. Chodź tu, chodź, 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 chodź. Dobra. I znowu odwrót, bo nasz ta anomalia rani. Zdobyliśmy w tej chwili nocną gwiazdę. I gdzieś tu się jeszcze jeden artefakt pałętał. Widziałem to. Mamy oczywiście też tu kota. Jezu, nic nie widzę. Muszę sobie rozjaśnić monitor, bo naprawdę wkurza mnie to słońce. Znaczy dobra, no nie słońce, ale po prostu jest tak jasno w pokoju, że osobiście nic nie widzę. Tam po drugiej... O, tam po drugiej stronie jest artefakt. Zbiorę go, bo będę miał kupę hajsu. I tak trochę go wydałem, będąc w barze. 100 radów. Chodź tu. Jellyfish. Jest, jellyfish. Nie rozgwiazda. Meduza, o, meduza. Chyba tak to się tłumaczy na język angielski. Dobra. A więc... Of, mordę, no... A kysz, poszedł won. Te koty są tak piekielnie szybkie. Naprawdę. Macie ogony, chociaż zostawiłyście? Nie, oczywiście, że nic nie zostawiłyście, bo po co? Zobaczysz się tylko, co tutaj jest. No, tutaj już nic nie ma. A więc możemy sobie na spokojnie iść. Na spokojnie możemy sobie iść do Darkscape'a. Tam oddać informacje dla Velesa. Velesowi, oddać informacje Velesowi. Piocie, wyrażaj się. No i popchnąć fabułę dalej. Popchnąć fabułę dalej. Przy okazji zobaczymy, co tu jest. Nic tu nie ma. Haha, więc spadamy stąd. Po prostu stąd spadamy. Biegiem, biegiem. Przydałyby mi się jeszcze jakieś artefakty, które zwiększają moją poziom, no moją wytrzymałość, tak? Na przykład taki. Bardzo bym sobie życzył, żeby jeszcze bym mógł raz zdobyć Blue Beats. Niebieskie kulki? Nie, to jakoś inaczej się tłumaczy.
To na pewno nie są niebieskie kulki. Niebieskie kulki analne. Dosłownie. A, i przy okazji mam tutaj taki pewien klucz, on się nazywa Missing Key. Klucz ten już wykorzystałem. Zdobyłem wszystkie rzeczy, które mogłem zdobyć w tamtym wagonie opuszczonym, który był właśnie zamknięty. No i szczerze powiedziawszy, oprócz kilku apteczek, znaczy dokładnie to jednej apteczki, kilku bandaży i troszki amunicji do kałasza, to nie było tam praktycznie nic. Oczywiście staw jako taki jest w miarę dobry. Ponieważ... Dla początkującego gracza zawsze coś. No ja w tej chwili mam 72 tysiące rubli, więc na brak pieniążków nie narzekam. Na brak pieniążków nie narzekam, można powiedzieć, że nawet nie narzekam, ale jeżeli uzbieram dwa razy jeszcze drugie tyle, to będę mógł sobie kupić jakiś samochodzik. Co prawda i tak już mam tego Moskwicza, czy jak on tam się nazywa. No, ale jeszcze jeden by nie zaszkodził. Jeszcze jeden samochodzik by nie zaszkodził. W sumie tak naprawdę w tym stalkerze jeszcze ani razu nie kupowałem samochodu. Ale dobra. Jak na razie jest to nam niepotrzebne. Co więcej sił w nogach pędzimy do Velesa. No chwileczkę nam zejdzie niestety. Ale za to lepsze takie bieganie niż takie nudne zwiedzanie, jak to wcześniej robiłem. Ponieważ w tych pierwszych lokacjach, no, nie dzieje się kompletnie nic. Szczerze powiedziawszy, rozjaśniłem sobie monitor. I teraz stalker wygląda tak dziwnie. W sumie mogę z powrotem sobie ustawić w tryb normalny. O, od razu lepiej. Ponieważ słoneczko już gdzieś troszkę zaszło za jakąś chmureczkę. W ogóle mamy tu sprasowany samochód. Coś tu jest. Nie ma nic. Fałszywy alarm, biegniemy dalej. Za to tutaj w okolicy gdzieś mogą być wojskowi. Dlatego sobie zamontuję lunetę na nasz sprzęcior i dopakuję sobie więcej amunicji. Super. Trzy magazynki powinny wystarczyć. Mam nadzieję, że gra mi się nie zatnie. Mam nadzieję, że gra mi się nie zatnie. A w ogóle pozdrowię sobie kolegę z dawnego klanu Zwota. Pozdrawiam ciebie, Grilosz. Nie narzekaj, że nie nagrywam żadnych odcinków i że są nudne. No bo chuj, że są nudne, ale są. W ogóle zaczyna mnie gonić jakiś wojskowy. Słyszałem go gdzieś tam. O właśnie, już zaczynają granatami rzucać. Skurczysyny, no nie powiedzą. Nie dzień dobry, nie do widzenia, tylko od razu granatem. Chcą mnie częstować. Ja dziękuję. Ja nie potrzebuję. Tam jesteś, skurczybyku. Znaczy, jaki twardy. Jest, dobra. Zabity. Nie ma tu nikogo. PDA mi nie wy... O, ktoś gdzieś tam jest. O kurwa, to gościu z RPG. RPG. Ale już na szczęście nie żyje. On wcześniej próbował mi taką właśnie bułę z rakietnicy włożyć, jak jeździłem samochodzikiem po tej okolicy. No ale też na szczęście mu się nie udało. Cieszę się, że chociaż... Jezus, przestraszyłem się, że te krzaki to znowu wojskowy. Dobra, z daleka od tej anomalii. Co by to... Jest! RPG! Masz amunicję? Nie masz amunicji. Do pokiego grzyba ja to w ogóle wziąłem? Jest! Haha! Ale się przyda, naprawdę przyda się. Ja już wiem, na co się przyda. To w ogóle mamy PDA. I mamy coś przed nami, coś co strzela. No nic, jak na razie biegniemy. Nie zwracamy na to kompletnie uwagi. Mam 44 kilo przy sobie. Mogę wyrzucić to. Tam jest gdzieś wojskowy. Ale go omijam. Nie chcę mi się z nim walczyć. Helikopter na szczęście nie będzie miał do mnie żadnych sapów. Z tego się cieszę najbardziej. O, dzień dobry. Znaleźliśmy kolec, który zmniejsza poziom promieniowania. Ej, nie mam żadnego.
O lol. Wcale nie miałem żadnego takiego artefaktu. Dobra, anomali detektor sobie zdejmiemy. Za to wezmę sobie to coś, co zwalcza mi radiację. To jest rzeczywiście, nie mam żadnego artefaktu, który zmniejsza poziom mojej radiacji. No, 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 to nieładnie. To nieładnie. Bardzo nieładnie. No, ale już mam, więc wszystko jest fajne. Jak widzieliście, na ten takie artefakty, właśnie jak ten kolec, nie kolec, jest ciężko je zauważyć. Bo to jednak są malutkie artefakty. No i ciężko się rzucają w oczy. Znaczy, wcale się nie rzucają w oczy. Co tu powiedzieć? Jeszcze tak jak właśnie on był na środku tutaj tej drogi, no to jeszcze okej, git majonez, bo mogę go zobaczyć. Ale jeżeli miałby leżeć gdzieś w trawie tutaj po lewej albo po prawej, no to dziękuję, do widzenia. Nie skorzystam. To jest w ogóle jakaś jaskinia. Ja do niej chyba wchodziłem w którymś to odcinku. Coś mi się tak wydaje. O, fajnie, że sobie zużyłem całe te, całe bateryjki. No nic, na szczęście mam coś takiego, co się nazywa noktowizor. Wy i tak nic nie widzicie. Ale na szczęście nie zabawię w tej jaskini długo, już z niej wychodzę. O, siema Eniu. Zabiję cię z pistoletu, co? No. Nie będziesz mi tu skakał. Może któryś z was mózg mi wyrzuci. To jest całkiem chodny towar, z tego co pamiętam. Kosztuje coś chyba... coś koło 1000 rubli. Za niego naukowcy mogą nawet dać. Przynajmniej tak mi się wydaje. No ale nic, nikt nic nie dał, więc pędzimy. Tak, pędzimy, już jesteśmy... znaczy, dobra, no nie jesteśmy niedaleko. Jesteśmy tak naprawdę w połowie drogi dopiero, bo musimy dobiec aż tu. Siema, Eniu. W ogóle wojskowy siema. Wytrzymał dwie kule w łeb, o tam jest jeszcze jeden. Tam jest jeszcze jeden. Nie ma takiego bicia. Dobra, jeden nakrył się nogami. Jeszcze tylko trzech. No giń. Nie uciekaj, tylko właśnie giń. Dobra, jeszcze jeden gdzieś jest, tam jest. Dobra. Też chyba zginął. No jeszcze nie! Człowieku! No. Dobra, teraz sprawdźmy... a, jeszcze żyje. Pewnie go postrzeliłem śmiertelnie i... będzie teraz konał. W ogóle wyrzucę te makarowe dwa. One mi są niepotrzebne. Nikt mi za nie nic nie da. Tu gdzieś jest... gdzie są zwłoki? Są tu. Żarcie mnie pogardzę. Żarcie się zawsze przyda. Wyciągnę sobie pistolet, żeby dobić tamtego wojskowego. O! Za to ty miałeś pieniążki. O, super. To się akurat przyda. Dobra, wezmę sobie jeszcze tą amunicję do pistoleciku. Jej też, szczerze powiedziawszy, nigdy za wiele. No widzicie, mam na przykład takich wojskowych, to się zrobi tak. Nikt się nie męczy. Aha, dobra. A więc pędzimy dalej. Troszkę troszkę mnie postrzelili. Na szczęście niezbyt poważnie. Na szczęście niezbyt poważnie. Tędy nie będziemy wchodzić. Szczerze powiedziawszy, to nawet się chyba nie da tędy wejść. Za każdym razem, kiedy próbowałem dokładnie przez ten tunel przejść do tego lesa, do tych braci Sinu, bo tak się nazywa ta organizacja, to po prostu ginąłem. Chociaż może to by działało. No nic, jestem leniem i tego nie wypróbuję. Będę z tego dumny. Wyrzucić to. Coś jeszcze mogę wyrzucić? No nie. RPG zachowamy sobie na jakieś specjalne okazje. W tej chwili wezmę sobie shotguna. Bo w tym lesie mogą być... pijawki... chimery... no i w sumie całe łatataństwo tej zony. Całe łatataństwo tej zony tu może być. Co mnie bardzo nie pociesza. Jezu, ogólnie znowu mi się słowotok włączył i będę teraz tak gadał i gadał, pierdzielił takie głupoty od rzeczy.
No ale nic, musicie to przeżyć. Tak mam, jak zaczynam nagrywać filmiki. Ogólnie no... No widzicie, tam jest pijawka. Patrzcie, ładnie, dostojnie sobie kroczy. My ją oczywiście ominiemy. Słyszałem, tak optymistycznie mówiąc, to słyszałem chyba jeszcze jedną. O, właśnie. Siema! Haha, haha! O kurde, nie masz masek, no trudno się mówi. Dobra, będę szedł tutaj przy tych skałach. Po prostu... Przynajmniej mam wtedy jedną stronę osłoniętą. Nie muszę się martwić o to, że... coś mnie zajdzie z dupy strony. Jeśli to tak jest, będzie na pewno bardzo... prawdopodobne. Choć jak na razie nic nie widzę. Tamta ciężarówka mnie ciekawi. Mogłoby tam coś być. No, ale nie zwiedzę tego tak czy siak. Tam jest samochodzik. Czego mi się tak łapy telepią? Człowieku, weź się nie telep. I nie granat, tylko lornetka. Dobra, ten samochodzik na pewno nigdzie nie pojeździ. No muszę sobie teraz o, BTR. Ciekawe, czy na chodzie. Podobno można znaleźć gdzieś takiego jeżdżącego. No, ale jak na razie mi jeszcze nie było dane takiego czegoś zobaczyć. A jak na razie przyklejam się do tej lornetki. Bo tu gdzieś może być... Właśnie! Chimera! Szty paskudo! Gin! Fuck! Dobra, ale pamiętajmy, że... ich lubi być więcej niż jedna. Ej! Ciągnik! Jak widzę traktor, idę pod traktor. Czasami... A, psy. Dobra. Czasami traktorami da się jeździć. Jestem ciekawy, czy ten jest na chodzie. To muszę uważać, bo to może być naprawdę jeszcze... jedna. No, góra, dwie chimery. Ops. Ty, to jest chyba na chodzie traktor. No nie mówcie, że tak. Kurde, znalazłem ciągnik, tylko jak tu wsiąść? Ho, ho! Yo, gangsta! Zamknijmy drzwi. Yo, man! Kurde, nie ma to jak traktor. Zapiszę sobie nawet na twardym save'ie. O, kurde! Nawet tylko teraz nic nie widzę. To jest tak słabe pole widzenia, że szkoda mówić. A i nie wpaść w anomalię. O właśnie, o tym mówiłem. Jedź! Jedź! Zostaw mnie, anomalio! Puszczaj! Puszczaj! No. To jest płotek w ogóle. Jadę wzdłuż płotka. Jezu, będę jeździł... Zetorem, czy jakimś... No kurde, co jest? Dlaczego to jest ten płotek? No nie! Porażka. Mam traktor i nie mogę nim pojeździć, bo co? Bo płotek. O, o, to jest koniec płotka. Nie! No losie. Weźcie mnie stąd, wypuśćcie, bo ja chcę sobie pojeździć tym traktorkiem normalnie. Po świecie, a nie... Przepraszam bardzo. Czy ten płotek się kiedykolwiek kończy? No na pewno nie tu. Jezu. Obłędny... O, siemia zombiaki. Rozjadę cię! W ogóle w tym traktorze się strasznie szybko benzyna kończy. Pierdziele, wysiadam z niego. Jak ma się w tym tak szybko benzyna kończyć, to ja dziękuję. Pusty jest, dobra. Koniec tej zabawy miłej. Fajnie było, ale się skończyło. Tu jest w ogóle pies. Znaczy był pies. Nawet ogon mi zostawił. Hurra! Wejdziemy do budynku. A, zapomniałem, że mam bardzo słabą baterię. Tutaj te psy na pewno już nie wejdą. O, coś może tu będzie w tym małym alaschowku. Jest kilka apteczek, antyrady,
bardzo przydatne rzeczy ogólnie rzecz mówiąc. No i dobra, biegnę do kurde, do tych, do tego Velesa, bo w końcu wyjdzie, że w tym odcinku wcale z nim nie pogadam. No to też by było smutne. Tyle iść, tyle biec i nic nie załatwić. Więc pójdę, pogadam z nim, ruszymy fabułę dalej. I będziemy kończyć ten właśnie odcinek. Zobaczymy się w kolejnym, ale jak na razie jeszcze gramy. Coś tam jest. Nie, nic tam nie ma. Nie widzę też tutaj żadnych artefaktów. O, za to widzę anomalię. Dosłownie tak w ostatniej chwili. Muszę też teraz bardziej uważać, ponieważ wyrzuciłem no ten kochany detektor anomalii. Dobra, może trochę za dużo tej amunicji do kałasza. Wyrzuciłem kochany detektor anomalii i teraz nie pyka mi podczas zbliżania się do jednej czy drugiej. Co tam jest? Dzik? Chimera? Czy pies? No więc podejdźmy. Wygląda bardziej na chimerę. Ale to tylko dziki. Zostawcie mnie! Tak jest, no. Już nie będę ich zabijał, bo mi się po prostu nie chce. Nawet nie chce mi się ich racić zbierać. A my jesteśmy na miejscu. Podładuję sobie bateryjki, znaczy wymienię bateryjki sobie. Sobie wymienię bateryjki. Wbiegnę oto do tych podziemi. Gdzie jest wejście? Tu jest wejście. Tak, jeszcze odsapniemy chwilę. To wyłączę na razie latarkę, żeby jej nie marnować. Super, super. Nie, naprawdę fajnie. Nawet całkiem dobry utarg w tym odcinku był. Oprócz tego, że nareszcie udało mi się wykonać to zadanie. Mogłem to zrobić 100 razy wcześniej, ale oczywiście zamiast od razu sobie kliknąć na ten moduł do PDA, dzięki któremu mogę ściągać dokumenty, żeby zamontować do mojego PDA, to oczywiście nie, bo po co to robić? Po co się z tym bawić? Najlepiej to pierdzielić i spróbować od razu ściągać. Bez niczego, tak wszystkie pliki, no, ale dobra. O! Schowek. Dobrze wiedzieć. Ale nic, my biegniemy do Velesa. Pogadamy z nim. No i będę kończył ten odcinek, ponieważ już jest dosyć długi. Trwa już ponad pół godziny. Zastanawiam się właśnie, jak go nazwać. No, ponieważ do snu wyszedł trochę śmieszny początek. Latający dosłownie. Ale coś wymyślę. Coś tam wymyślę. Jak na razie dochodzimy już na miejsce spotkania. Tylko oczywiście moja postać musiała się zmęczyć. Ej, coś tam jest. Znaczy pewnie tam nic nie ma, no ale... Ale dobra, niech im będzie. Jezu, tamten cień wyglądał jak nadchodząca pijawka. W ogóle wszędzie widzę pijawki ostatnio. Przynajmniej w tej grze. Coś tu zostało? Nie. Dobra, a więc siema, Velesie, pogadamy z tobą. Przyniosłem ci twoje piękne dokumenty. O, proszę. I teraz opowiedział mi o jakiejś... tajemniczym laboratorium, no, opowiedział nam o jakimś tajemniczym laboratorium, które znajduje się w Rostock Facility. I to jest nasza kolejna praca. A więc co, po prostu się zgodziliśmy. No i tam będziemy iść. Mamy tutaj Rostock Facility. Musimy przejść z wysypiska tam. Agroprom Research, Cordon. Można też przejść z kordonu, oczywiście my z tego skorzystamy, bo po co mam się męczyć? Po co mam się męczyć i to robić? Ale ludziska, może będzie tak też, że uratuję swój samochód i po prostu spotkamy się już tam na miejscu. A więc ja będę się z wami żegnał, więc jeżeli filmik wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie wiedzieć, co się na nim będzie działo, i dzięki za uwagę i cześć!